Dzień dobry, kłania się Państwu Dawid Smaga. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski, Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznijmy może od sprawy dosyć świeżej, mianowicie od Trybunału Konstytucyjnego. Wygląda na to, że pojawił się tam kolejny spór dotyczący tym razem długości kadencji prezes Julii Przyłębskiej, prawda? Wczoraj kilkoro sędziów złożyło taki wniosek, że kadencja pani prezes upłynęła w grudniu 2022 roku, natomiast ona stoi na stanowisku, że jej kadencja wygasa wówczas, gdy kończy się jej mandat już jako sędziego. Rozumiem, że pan uważa, podobnie zresztą jak premier Morawiecki, który też w tej sprawie zabrał głos, że kadencja pani prezes skończy się w momencie, kiedy wygasa jej mandat jako sędziego? No niestety tutaj specjalnie panu nic ciekawego nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że wiem tylko, że jest spór, do którego nie wgłębiałem się w jego szczegóły, dlatego no nie jestem w stanie zająć stanowiska w tej sprawie. Czy też sądzi pan, że ten spór może w jakiś sposób, w znaczący sposób przeszkodzić w rozpatrzeniu chociażby nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? No to tak, logika by wskazywała, że tak, dlatego że do rozpatrzenia tej ustawy jest potrzebny bodajże pełny skład, albo największy skład sędziów Trybunału. No i jeżeli ten konflikt będzie trwał i wszyscy nie będą chcieli wziąć udziału w rozpatrzeniu tego projektu, no to siłą rzeczy nie będzie wyroku. No i też w ten sposób no, można powiedzieć, że doszliśmy do takiej sytuacji chyba patowej, ponieważ z jednej strony mamy taką sytuację w Sądzie Najwyższym, o jakiej wiemy już od wielu miesięcy. Teraz jeszcze dochodzi kwestia Trybunału Konstytucyjnego. No, czy w ogóle będziemy w stanie w takim razie uzyskać chociażby te fundusze z KPO przecież, ponieważ wiadomo, że bez rozpatrzenia teraz tej ustawy w Trybunale Konstytucyjnym do niczego w tej sprawie nie dojdziemy. No tutaj akurat tutaj akurat odpowiedź jest prostsza, to znaczy nawet kiedy rozpatrzymy tą ustawę i to pozytywnie, jeżeli byłaby rozpatrzona hipotetycznie pozytywnie z punktu widzenia Komisji Europejskiej, to oczywiście i tak tych pieniędzy nie dostaniemy, dlatego że nie jest w interesie Niemiec wzmacnianie teraz Polski. Niemcy się bardzo, ja tu jestem w Parlamencie Europejskim i na co dzień się tym dyskusjom przyglądam. Jestem we wszystkich grupach tych najważniejszych, które zajmują się problemem tak zwanej praworządności i Polski, również w tych grupach, które pracują in camera, to znaczy niepublicznie, i nie mam żadnych wątpliwości, że oni tych pieniędzy nie chcą nam dać i szukają tylko pretekstów. No skoro szukają tylko pretekstów, no to nawet jeżeli ta ustawa byłaby pozytywnie rozpatrzona, co uważam byłoby wielkim skandalem, bo jest w sposób oczywisty niezgodna z konstytucją, ale nawet gdyby założyć, że coś takiego by się stało, to i tak tych pieniędzy nie będzie, dlatego że znajdą się nowe preteksty, a tutaj ustawa wiatrakowa, a potem, że ktoś ma krzywo buty założone albo coś tam. W związku z tym dla nas jedyną szansą, żeby otrzymać te środki, jest zmiana taktyki i zmiana strategii i rozpoczęcie wielkiej akcji publicznej, społecznej, tłumaczącej, o co w tej sprawie chodzi. Dlaczego? Pierwszy powód jest następujący. Mianowicie Niemcy nam pozwolą wypłacić te środki, bo oni używają Unii Europejskiej tylko jako swojego narzędzia. Wygodniej im się zasłaniać Unią Europejską, bo dużo trudniej samemu działać przeciwko Polsce, biorąc pod uwagę naszą historię, i oni mają świadomość skali swoich zbrodni i grzechów wobec naszego kraju. Dlatego bardzo sprytnie zasłaniają się Unią Europejską. I dlatego jedyną szansą, żeby oni nam wypłacili środki, jest po prostu twarda gra z nimi, to znaczy wetowanie im spraw, na którym im zależy, plus budowanie koalicji państw, które byłyby w stanie im się przeciwstawić. I gdyby się to udało zrobić w kluczowych sprawach, to tylko wtedy na zasadzie zwykłych negocjacji międzynarodowych dałoby się te pieniądze uzyskać. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt, który by nam bardzo pomógł, to jest to, że Niemcy korzystają z tego, że naród w sprawie polskiej racji stanu jest podzielony. Podzielony jest dzięki też temu, że oni wykorzystują swoje zasoby, które mają w Polsce.
Niemcy, to znaczy swoje zasoby polityczne w postaci polityków proniemieckich, w postaci mediów z kapitałem niemieckim bądź kontrolowanym przez kluczowe spółki. Takim koncernem jest Axel Springer, którego przecież założyciele należą dalej do CDU, CSU i kontrolują dużą część przekazów w Polsce. I zasoby miękkie, to znaczy organizacje pozarządowe największe w Polsce, które wpływają na naszą opinię publiczną. I dzięki temu, że Polska jest w tej sprawie podzielona, to oni mogą to łatwo rozgrywać, dlatego że mogą powiedzieć, że no zaraz, no ale sami Polacy mówią, że trzeba wstrzymać środki dla Polski, ponieważ macie problemy z praworządnością. Gdyby Polska w tej sprawie była zjednoczona, a sprawa jest oczywista, moim zdaniem, gdyby Polska była zjednoczona, to Niemcy nie mogliby wykorzystywać tego argumentu. Dlatego uważam, że duża praca jest tutaj przed nami, aby przekonać opinię publiczną, że praworządność, brak praworządności w Polsce to jest tylko idiotyczny pretekst, a tak naprawdę akcja rasistowska, jeżeli ktoś chciałby się wejść w szczegóły tego, dlatego że u jej założenia stoi to, że Polska nie może robić tego, co inne państwa, dlatego że w Polsce sędziowie są wybierani dokładnie w taki sam sposób jak w Hiszpanii, tylko że oni uważają, że u nas jest gorsza kultura i tradycja i prosto wpisują w dokumentach. I gdyby Polacy mieli tego świadomość, że to o to chodzi, to myślę, że dużo łatwiej byłoby zbudować taki konsensus wokół tej sprawy i wtedy dużo trudniej byłoby Niemcom prowadzić akcję dywersyjną wobec Polski. A dlaczego tą akcję dywersyjną wobec Polski prowadzą? Dlatego, że Polska przeszkadza w realizacji jej, obecny rząd przeszkadza w realizacji jej strategicznego interesu, mianowicie strategicznego interesu, który polega na tym, żeby wyrzucić wpływy Stanów Zjednoczonych z Europy i podporządkować sobie Europę, budując ten projekt tak zwanej autonomii strategicznej, oni tak to nazywają, Europy, który polega na tym, aby budować Europę od Lizbony do Władywostoku, to znaczy zbudować europejskie mocarstwo pod przywództwem Niemiec i Polska miałaby być tam tylko konsumowaną częścią. I oni to wprost mówią, to wystarczy przeczytać na przykład ostatni artykuł kanclerza Scholza dla Foreign Affairs, to znaczy jednego z najważniejszych czasopism dotyczących polityki zagranicznej na świecie i dogadania się w jakiś sposób z Rosją, jeżeli rozwiąże się problem ukraiński. No i Polska jest tej przeszkodą, bo raz nie zgadza się na państwo europejskie pod przywództwem Niemiec, a po drugie Polska buduje silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, które jednak chcą być aktywne. No i to jest jakby kolejny problem dla Niemiec. Dlatego oni używają pretekstu praworządności, żeby podporządkować sobie, żeby osłabić Polskę. No ale też, panie pośle, pan premier Morawiecki, pan prezydent, czy chociażby minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, no jednak są większymi optymistami odnośnie pieniędzy z KPO i jednak oni, no, można powiedzieć, nie realizują zbytnio tej strategii całkiem ciekawej, którą pan przed chwilą nam tutaj przedstawił. Pan nie ma trochę żalu albo pretensji do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że to, nad czym między innymi pan jako wiceminister sprawiedliwości pracował razem ze Zbigniewem Ziobrą, ministrem, właśnie no jest w tym momencie odkręcane, prawda? No i też przecież warto wspomnieć, no trzeba wspomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu była taka prezentowana, takie tak prezentowane stanowisko przez rząd i chociażby przez prezesa Kaczyńskiego, że to, co pan powiedział, ani kroku w tył, że to my mamy rację, nie Komisja Europejska, no a teraz sytuacja, no, jest całkowicie odwrócona. Jak się pan na to zapatruje oraz pana środowisko polityczne? To już panu powiem, tylko jak pan był uprzejmy sprecyzować, o co chodzi z tym, że rząd odkręca to, co ja między innymi robiłem. To znaczy, chodzi mi tutaj o chociażby o kwestię Sądu Najwyższego, prawda? O tę ustawę, no bo przecież ale to jest. Ale to są ustawy prezydenta przecież. Czy w tej też, chwili, tak. Znaczy nie też, to są tylko ustawy prezydenta, znaczy doprecyzujmy. Wszystkie ustawy związane z wymiarem sprawiedliwości, które kwestionuje Komisja Europejska, to są ustawy autorstwa prezydenta, który się nazywa Andrzej Duda, a nie Patryk Jaki. W związku z tym, jeżeli tutaj jakieś pretensje o to, że Komisja coś kwestionuje, to do prezydenta, zresztą z udziałem chyba pana premiera, no przynajmniej tak wynika z mojej wiedzy, ale oficjalnie są to projekty pana prezydenta, co do których my odnosiliśmy się bardzo sceptycznie, muszę przypomnieć. W związku z powyższym, no to trzeba pytać pana prezydenta, dlaczego są kwestionowane jego ustawy przez Komisję Europejską.
Dlatego też zgodzi się pan, że te ustawy prezydenckie, one pojawiły się no już jeżeli chodzi o ten konflikt między Polską a Unią Europejską później, prawda? Ponieważ pierwsze reformy, chociażby nawet i kwestie personalne dotyczące Sądu Najwyższego, czy też ogólnie sądownictwa, no to były autorstwa ministerstwa, prawda? Natomiast prezydent próbował tutaj jakby właśnie wejść w rolę takiego mediatora i proponował te ustawy. Oczywiście ma pan rację tutaj, że te ustawy, nad którymi teraz jest tutaj, jakby pochyla się Komisja Europejska w sprawie tego KPN, to są autorstwa prezydenta, aczkolwiek no, wy postulowaliście jako obóz Zjednoczonej Prawicy, jako również Solidarna Polska czy Zbigniew Ziobro nad głęboką reformą, prawda? I no, ona, jeżeli biorąc pod uwagę, że te ustawy wejdą w życie, no to nie będzie zrealizowana według takiego wzoru, jakiego wy chcieliście na początku, prawda? Kiedy szliście do władzy, kiedy mówiliście też właśnie, że to dokonacie. To znaczy, to przypomnij, to precyzujmy. To znaczy, nasze reformy rzeczywiście zostały zatrzymane przez pana prezydenta wetami wiele lat temu. Pan prezydent w ten sposób uratował kastę, dlatego że oni już wszyscy byli popakowani, to brzmi, że na tajemnicę Sądu Najwyższego. I on ich uratował, bo jak twierdził, pod presją ulicy. No, ta presja dotyczyła również nas. Ja pamiętam, że jak to były wtedy te wielkie protesty, to pamiętam, że sam wisiałem na wielu transparentach KOD-u i podobnych tych, no ale jakoś tą presję wytrzymałem. Widać, że większy problem z tym miał pan prezydent, no ale to już jest jego problem. I od tego czasu wytrzymałem dla Polski, bo uważałem, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna Polsce, a po to się pełni funkcje publiczne, żeby różną presję wytrzymywać. A pan prezydent nie wytrzymał i od tego czasu już sam se tworzył ustawy. My nie mamy z tym nic wspólnego. On nie jest żadnym mediatorem. To wystarczy posłuchać jego konferencji, na których on mówi: to ja tutaj prezydent, ja mam tutaj wynik wyborczy, to są moje kompetencje, nie będzie prokurator generalny tutaj wchodził i to ja. No to teraz właśnie mamy to jego ja i to wszystko, co się dzieje, to jest ja, prezydent Andrzej Duda. W związku z tym trzeba pytać pana prezydenta, dlaczego są problemy z tymi ustawami, bo gdyby to od nas zależało, one wyglądałyby oczywiście całkowicie inaczej. Ale mówiąc w skrócie, efekt tego wszystkiego jest taki: nie ma ani reformy, ani pieniędzy. No bo te ustawy pana prezydenta miały doprowadzić do tego, że no będą pieniądze, prawda, z Unii Europejskiej. No i według mojej wiedzy nie ma pieniędzy. Co więcej, nie można byłoby ich zablokować, gdyby duet prezydent i premier słuchali nas. Mówię o premierze Morawieckim, dlatego że jak była pani premier Szydło, to przypomnijmy, Polska nie straciła ani złotówki, ani jednego euro nie straciła, pomimo że już wtedy były konflikty. A dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska nie miała żadnych narzędzi, żeby nam te pieniądze odebrać. Te narzędzia pojawiły się dopiero w momencie, kiedy pan premier zgodził się na tak zwany mechanizm praworządności, to znaczy oceny praworządności za pieniądze, przeciwko któremu myśmy bardzo mocno się opowiadali, głosowaliśmy przeciwko, no ale kiedy to wprowadzono, to się z niego korzysta. To znaczy w tej chwili nawet nie możemy otrzymać tego kredytu KPO, o którym pan mówi, który nam się należy jak psu Buda, przepraszam za określenie, bo dlatego, że jest to kredyt, który wspólnie zaciągnęliśmy, Polska również zaciągnęła ten kredyt. No i tak, i my go spłacamy, a do dzisiaj go nie otrzymaliśmy. To wyobraźcie sobie państwo, że ktoś z państwa z banku bierze prywatnie kredyt, spłacał raty, a nie otrzymał tych pieniędzy. No, to taki kompletny jest absurd, w który zostaliśmy wpakowani. A akurat ja mam ten komfort, panie redaktorze, że należę do Solidarnej Polski, która w Sejmie była jedyną grupą poza częścią Konfederacji chyba, która głosowała przeciwko KPO, bo wiedziałem, że tak się to skończy. I przykro mi, że tylko wąska grupa polskiej klasy politycznej w tej sprawie no miała zmysł polityczny, który potrafił dobrze przewidzieć przyszłość w tym zakresie. Dlatego no w tej sprawie akurat nie mam sobie nic do zarzucenia. To jest bardziej pytanie do tych ludzi, którzy to forsowali, mimo że słyszeli, jak to może się skończyć. Też zauważyłem chociażby w social mediach, czy pana, czy Solidarnej Polski, mówicie państwo dosyć szeroko o tym zakazie używania samochodów spalinowych, prawda, które forsowane jest w Unii Europejskiej. Zresztą jeden z kamieni milowych, który de facto też jakby ma na celu przyjęcie go, po prostu no, gwarantuje wypłatę tych pieniędzy z KPO. Jeden z tych właśnie kamieni milowych dotyczy samochodów spalinowych, jeżeli chodzi o dodatkowy Nawet podatek, dwa. prawda, który miałby być. Tak, Nawet dwa.
Nawet dwa, dokładnie. No właśnie, chciałem zapytać, już częściowo Pan odpowiedział na to pytanie w zasadzie, aczkolwiek czy Wy jesteście przeciwko po prostu tym środkom z KPO, przeciwko temu dodatkowemu opodatkowaniu, prawda? I jak w tej kwestii zamierzacie współpracować z obozem po prostu Prawa i Sprawiedliwości? No bo jakby nie było, no tutaj na tym polu są chyba istotne różnice między Wami, prawda? Znaczy tak, no mi przede wszystkim zależy na tym, żeby Polska była silna, żeby była suwerenna i trzeba wreszcie to zrozumieć, czego nie rozumie ogromna część polskiej klasy politycznej, ale również medialnej, to nie do pana redaktora, ale no niestety trzeba to powiedzieć. Mianowicie, że tu nie chodzi o, że w tym sporze z naszym z Unią nie chodzi o żadną praworządność, nie chodzi o łamanie przez polskich zasad, sporze o samochody dokładnie to samo, tu chodzi po prostu o twarde interesy, na które oczywiście trzeba znaleźć jakąś taką opowieść, no bo nie można, przecież Niemcy nie mogą wyjść i powiedzieć, tak, chodzi nam o to, że Polska ma być naszą gospodarczą kolonią, instytucjonalną kolonią, no to oni tego nie mogą powiedzieć. W związku z powyższym szukają uzasadnienia, bo w Polsce brakuje praworządności, inwestują w swoje zasoby, no tak się profesjonalnie w partie polityczne swoich polityków, których nagradzają potem różnymi funkcjami, tak się prowadzi właśnie politykę. I to jest ta sama, dokładnie ta sama historia z tymi samochodami spalinowymi, dlatego że samochody po tej decyzji mają stać się dobrem luksusowym, na które stać będzie najbogatszych. W związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, to znaczy kto w takim razie będzie w Unii Europejskiej mógł jeździć tymi samochodami, a kto nie będzie mógł nimi jeździć. I tak się o to składa, że dużo bogatszym narodem od Polaków są Niemcy, Francuzi i tak dalej. Co więcej, zasilać te samochody mają między innymi różnego rodzaju formy z tak zwanych odnawialnych źródeł energii, gdzie tutaj dużą część technologii również trzymają, mają w ręce właśnie wspomniane państwa. To będzie oznaczało proces, w którym Polacy będą coraz biedniejsi, a Niemcy i inne państwa, które panują nad tymi technologiami, będą coraz bogatsze. Ja się temu przeciwstawiam. W imię oczywiście jakichś ideologicznych głupot, bo to jest jakby osobna historia, że rzeczywiście jest takie szaleństwo ideologiczne idące gdzieś tam z góry, które z góry w sensie od tych najbogatszych ludzi, koncernów, tych samych problemów jakby z ludzi reprezentujących te twarde narzędzia globalizacji, że w tej chwili jakby trzeba oprzeć się o budowę, trzeba się oprzeć o samochody elektryczne, pomimo że jest bardzo kontrowersyjne to, czy to w jakikolwiek sposób poprawi sytuację związaną z emisją CO2, czy w ogóle z klimatem. Po pierwsze dlatego, że Europa w ogóle emituje co najwyżej jedną jedenastą, czy jedną dziesiątą całej emisji na świecie. W związku z tym nawet gdyby założyć, że w Europie zejdziemy do zera, co jest oczywiście niemożliwe, ale nawet gdyby założyć, że w Europie zeszlibyśmy do... Moim zdaniem oczywiście jest niemożliwe, ale nawet gdyby założyć w krótkim czasie, ale nawet gdyby założyć, że zeszlibyśmy do zera, no to i tak to niewiele zmieni, dlatego że żeby realnie zmienić sytuację na planecie, no to wszyscy musieliby to robić jednocześnie. A tak się o to składa, że na przykład państwa w Azji robią wręcz odwrotnie. Więc nawet jeżeli założyć tą, że ta teoria jest prawdziwa, związana z antropologicznym pochodzeniem ocieplenia klimatycznego i tak dalej, z powodami antropologicznymi i tak dalej, no to i tak jest ogromny problem z tym, że my wszyscy mamy płacić za walkę z klimatem, to znaczy obniżeniem jakości naszego życia, a w wielu przypadkach pauperyzacją, to znaczy zbiednieniem naszego państwa, pomimo że efekty tego wysiłku nie są pewne. No i przeciwko temu się z tym jako Solidarna Polska bardzo głośno protestujemy. Panie pośle, no właśnie wiadomo już, że nie będzie zjednoczonej opozycji, jeżeli chodzi o nadchodzące wybory. Natomiast czy chociażby te różnice wynikające z KPO, czy jeszcze kilku innych kwestii mogą wpłynąć na wasz start z Prawem i Sprawiedliwością? Pan jest za tym, żeby do tego wspólnego startu doszło, czy też wyobraża pan sobie, że Solidarna Polska wystartuje jako osobny byt?
To znaczy tak, ja oczywiście jestem zwolennikiem tego, żeby dalej trwała Zjednoczona Prawica, dlatego że zarówno doświadczenie, pragmatyka, liczby pokazują, że to jest jedyna szansa, żeby podtrzymać władzę, dlatego że to po pierwsze taka formuła wygrywała wielokrotnie wybory. Po drugie, dlatego, że przypomnę, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które teoretycznie miały być dla nas najtrudniejsze i w których brałem aktywny udział również jako jeden z kandydatów, nieskromnie chyba powiem, że może i wiodących, jeden z wiodących kandydatów, to Zjednoczona Prawica uzyskała najlepszy wynik w historii. Najlepszy swój wynik w historii, prowadząc bardzo uczciwą kampanię, nie okłamującą ludzi, gdzie my jesteśmy i tak dalej, odwołującą się do konserwatywnych wartości, tradycyjnych wartości. I teraz tak, ja uważam, że jeżeli byśmy chcieli to powtórzyć, a nie kombinować, czyli jakby stawiać na sprawy, na warianty sprawdzone, to jesteśmy w stanie wygrać. Jeżeli będzie inaczej, i przekombinujemy w tej sprawie, i w sprawie kampanii, i w sprawie tego, jak ma być zorganizowana Zjednoczona Prawica, to jest prosta droga do porażki. No i teraz sytuacja wygląda tak, że my, jako środowisko Solidarnej Polski, uważamy, że jesteśmy istotną częścią całego obozu. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje nam, przedstawi nam warunki, które podtrzymają tą ideę, no to jesteśmy w stanie, to znaczy pewnie jesteśmy w stanie iść i walczyć o kolejne zwycięstwo. Natomiast no, nie można wykluczyć też tego, że my tego nie możemy wykluczyć teoretycznie, że Prawo i Sprawiedliwość jednak nie będzie chciało iść z nami. Mimo deklaracji, no i wtedy oczywiście my musimy być gotowi na samodzielny start, i na taki samodzielny start jesteśmy gotowi. Ja tylko mogę powiedzieć, jako człowiek, który od początku jest w Solidarnej Polsce i tworzył tą formację, że jedyny raz, kiedy samodzielnie startowaliśmy w wyborach, uzyskaliśmy 4%. A tamta Solidarna Polska, a ta dzisiejsza, to jest różnica nieba a ziemia. To znaczy, dzisiaj jesteśmy partią dużo bardziej profesjonalną, z dużo lepszymi nazwiskami, świetnie radzącą sobie w internecie. Dlatego uważam, że jesteśmy naprawdę ważną częścią Zjednoczonej Prawicy. Ostatnie zdanie tylko jeszcze na koniec. Podoba się panu w Brukseli, czy jednak woli pan polskie podwórko, że tak powiem, jeżeli chodzi o politykę? To znaczy, ja jestem zainteresowany zmianą rzeczywistości. I to jest tak, że Parlament Europejski i w ogóle Unia Europejska, w czasie, kiedy ja jestem w czasie tej kadencji, to tu przechodzą największe zmiany ustrojowe. Znaczy, przechodzi jakby cała Unia Europejska największe zmiany ustrojowe. To znaczy, ogromna część kompetencji przechodzi do Unii Europejskiej. I to jest tak, że ja znalazłem się w miejscu, które kiedyś być może było tylko do gadania, a dzisiaj miejscu, gdzie tworzy się realne prawo, gdzie wpływa się na przyszłość Polski. W związku z tym ja naprawdę mam co tutaj robić, natomiast jeżeli jakby liderzy uznali partyjni, że byłaby dla mnie jakaś dobra propozycja, gdzie mógłbym realnie pomagać ludziom i realnie wpływać na, mieć dost, znaczy mieć narzędzia do efektywnej zmiany rzeczywistości większe niż tutaj, to ja Na oczywiście przykład jestem, prezydentura? nie wykluczałbym. Proszę? Na przykład Proszę? prezydentura? Też, chociaż życie mnie nauczyło pokory. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli byłaby dobra propozycja również powrotu do kraju, do parlamentu, do rządu, no to ja pewnie bym nie odmówił. To znaczy, na pewno nie jestem na takim etapie swojego życia, gdzie pieniądze nie są ważne. W Parlamencie Europejskim wiadomo, że zarabia się dużo lepiej niż w Polsce, ale dla mnie pieniądze nie są najważniejsze. W związku z tym, jeżeli pojawiłaby się propozycja, która dałaby mi narzędzia do zmiany rzeczywistości lepsze niż tutaj, bo tutaj też takie są, no to jestem otwarty. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.